Witam wszystkich na kolejnym wykładzie. Dzisiaj mówimy o czterech jeźdźcach apokalipsy. Będziemy analizować fragment związany z łamaniem pieczęci zwoju, o którym mówiliśmy ostatnio. Na poprzednim wykładzie mieliśmy okazję przyjrzeć się czwartemu i piątemu rozdziałowi i przeanalizować sobie pokrótce jego treść, mówiącą o tym, że Jezus Chrystus po wstąpieniu do nieba został ustanowiony pośrednikiem nowego przymierza. Analizowaliśmy sobie to, co się działo w niebie przed jego pojawieniem się na sali tronowej, jak również w momencie, w którym się tam pojawił. Natomiast szósty wykład, czyli ten dzisiejszy, będzie mówił, co się stało w momencie, w którym Jezus zaczął otwierać zwój. Poprosimy Pana Boga o to, żebyśmy mogli pod Jego kierownictwem i błogosławieństwem przejść przez dzisiejszy wykład. Panie Boże, chcę bardzo podziękować Tobie za kolejne spotkanie, za to, że dzisiaj możemy analizować kolejny rozdział Księgi Objawienia, za poselstwo zawarte w wizji siedmiu pieczęci. Prosimy bardzo o to, abyś w szczególny sposób był tutaj razem z nami i pomógł rozumieć i przyswajać te treści w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Tak, więc objawienie, szósty rozdział, rozpoczyna się takim stwierdzeniem. I widziałem, jak baranek zdjął pierwszą z siedmiu pieczęci i usłyszałem głos jednej z czterech postaci, donośny jak grzmot, mówiący: chodź. Więc baranek zdejmuje pierwszą pieczęć, zaczyna otwierać ten zwój. Co się wtedy dzieje? I widziałem, a oto biały koń, a ten, który siedział na nim, miał łuk, a dano mu koronę i wyruszył jako zwycięzca, aby dalej zwyciężyć. I pytanie, co oznacza ten koń? Co to jest za jeździec? Do czego to się odnosi? Czy Pismo Święte coś mówi na ten temat? Czy musimy się tutaj domyślać? Czy raczej możemy znaleźć jakieś wytłumaczenie w Słowie Bożym? Jest kilka fragmentów, które chciałbym teraz tutaj przytoczyć, mających na celu wytłumaczyć właśnie wizję pierwszego jeźdźca. W Księdze Habakuka w trzecim rozdziale mamy fragment od 8 do 13. Ja tutaj tylko te najważniejsze fragmenty cytuję, ale polecam przeczytać sobie właśnie cały ten fragment od 8 do 13 wersetu, gdzie jest wyjaśniona kwestia konia i strzały. Czy Twoja popędliwość, Panie, zwraca się przeciw rzekom? Czy gniewasz się na strumienie? Czy oburzyłeś się na morze, że zasiadasz na swoje rumaki, na swoje wozy zwycięskie? Wydobyłeś swój łuk, na swoją cięciwę położyłeś strzałę. Wyruszasz na pomoc swojemu ludowi, aby ratować swego pomazańca. Rozbijasz dom bezbożnego, obnażasz fundamenty aż do skały. Więc jako kto jest tutaj przedstawiony Pan? Jako wojownik, który wyrusza w obronie swojego ludu. Wyrusza na swoich rumakach i jest wyposażony w co? W łuk i strzały. Aby strzelać do bezbożnych. Aby pomóc swojemu ludowi. Aby wstawić się za nim. To jest ciekawe. Zwróćmy uwagę na inny fragment. Przypasz miecz swój do biodra, bohaterze. To jest z psalmu 45. Blask swój i dostojeństwo swoje. Niech ci się szczęści. Wystąp w obronie prawa, łagodności i sprawiedliwości, a prawica twoja dokona cudownych czynów. Strzały twoje są ostre. Ludy padają pod nogi twoje. Upadnie serce wrogów króla. Jest to opis Boga, jego potęgi, tak? Tutaj jest powiedziane właśnie, że po raz kolejny Bóg wyrusza jak wojownik, który podporządkowywuje sobie swoich wrogów, który strzela strzałami z łuku, tak? Który
odnosi zwycięstwo. Ale kim jest ten jeździec? W Starym Testamencie czytaliśmy, że jest to Bóg Jahwe. Natomiast Księga Objawienia ukazuje nam jeźdźca na białym koniu jeszcze w innym fragmencie. W 19 rozdziale, w wersetach od 11 do 16. I czytamy tam takie słowo. I widziałem niebo otwarte, a oto biały koń. A ten, który na nim siedział, nazywa się wierny i prawdziwy, gdyż sprawiedliwie sądzi i sprawiedliwie walczy. Oczy zaś jego jak płomień ognia, a na głowie jego liczne diademy. Imię swoje miał wypisane, lecz nie znał go nikt, tylko on sam. A przyodziany był w szatę zmoczoną we krwi. Imię zaś jego brzmi Słowo Boże. I szły za nim wojska niebieskie na białych koniach, przyobleczone w czysty biały bisior. A z ust jego wychodzi ostry miecz, którym miał pobić narody. I będzie nim rządził laską żelazną. On sam też tłoczy kadź wina zapalczywego gniewu Boga Wszechmogącego, a na szacie i na biodrze swym ma wypisane imię Król Królów i Pan Panów. Kogo jest to opis? Kto jest jeźdźcem na białym koniu? Chrystus, który powraca wraz ze swoim wojskiem, aby oddać każdemu według jego uczynku. Więc jeździec na białym koniu, który jest scharakteryzowany jako Bóg w Starym Testamencie, natomiast sama Księga Apokalipsy wyjaśnia, że chodzi o Chrystusa. Jeździec na białym koniu oznacza Chrystusa, który walczy w imieniu swojego Kościoła. I jest to okres rozkwitu chrześcijaństwa. Chrystus wyrusza, aby znowu zwyciężać. Kiedy wyrusza się do bitwy, zazwyczaj nie znamy rezultatu, prawda? Dopóki nie dojdzie do starcia. Natomiast tutaj jest powiedziane, że Chrystus wyrusza jako zwycięzca, żeby nadal zwyciężyć. Więc wszyscy, którzy staną po jego stronie, są skazani na zwycięstwo tak naprawdę. Jest to opis Kościoła triumfującego, Kościoła, który się rozwijał, który podbijał nowe tereny, właśnie za pomocą Słowa Bożego. Chrystus jest ukazany jako ten, który ma diademy na głowie. Słowo diademy to jest greckie słowo stefanos. Jest to symbol zwycięstwa nad grzechem. Chrystus jest tym, który zwyciężył grzech, zwyciężył śmierć, zwyciężył szatana i jako taki wyrusza, aby nadal zwyciężyć. Więc w tej pierwszej pieczęci widzimy podobny okres, jak był za czasów Efezu, tak? Które analizowaliśmy sobie wcześniej. Pierwsze cztery pieczęcie w ogóle są tak jakby powtórką tego, co było opisane w czasie symbolizowanym przez siedem zborów. Po co Pan Bóg po raz kolejny powtarza to samo? Po to, żeby uszczegółowić pewne rzeczy. To jest bardzo częsta praktyka w proroctwach. Zwróćmy uwagę na przykład na Księgę Daniela. Na początku Pan Bóg mówi w drugim rozdziale Księgi Daniela o przyszłości świata na podstawie posągu składającego się z czterech różnych metali i z gliny. Potem to samo mówi w siódmym rozdziale, tylko tym razem używając symbolu zwierząt i pojawia się mały róg. I pojawiają się pewne inne szczegóły, które Pan Bóg chce uwypuklić, chociaż opisuje znowu tą samą sytuację. W ósmym rozdziale z kolei mamy barana i kozła i znowu jest mały róg. I są kolejne szczegóły podane. Więc Pan Bóg stopniowo, można powiedzieć, buduje napięcie, dokłada kolejne szczegóły, abyśmy mieli pełniejszy obraz tego, co On chce przekazać. I tutaj w Księdze Objawienia też będzie to miało miejsce. Najpierw Pan Jezus opisał ogólną sytuację na podstawie poselstwa do siedmiu zborów, natomiast potem zaczyna opisywać tak jakby raz jeszcze to, co mówił wcześniej, z tym, że uszczegóławiając, uwypuklając pewne rzeczy i dodając też nowe szczegóły, których wcześniej nie było. Jest tutaj powiedziane też, że jeździec jest w białych szatach, koń jest biały, że wojska, które wyruszają z tym jeźdźcem,
One też są ubrane na biało. Biała szata jest symbolem sprawiedliwości, doskonałości Jezusa Chrystusa. I ten pierwotny Kościół, który trzymał się nauki biblijnej, nauki Chrystusowej, póki żyli apostołowie i ich naśladowcy najbliżsi, trzymał się jeszcze czystej prawdy Bożej. Natomiast potem obraz już zaczął się zmieniać. I tutaj właśnie czytamy o drugiej pieczęci. A gdy zdjął drugą pieczęć, usłyszałem, jak druga postać mówiła: chodź. I wyszedł drugi koń barwy ognistej, a temu, który siedział na nim, dano moc zakłócać pokój na ziemi, tak by jej mieszkańcy zabijali siebie nawzajem, i dano mu wielki miecz. Więc ten jeździec już różni się od tego pierwszego. Koń, na którym zasiada, jest czerwony. Posiada długi miecz, zakrwawiony długi miecz. Ma moc wprowadzania wojny, niepokoju, żeby ludzie mordowali się nawzajem. Co to oznacza? Do czego się to odnosi? Czerwona barwa, według Księgi Izajasza, 1 rozdziału, wersetu 18, odnosi się do grzechu po pierwsze. Zwróćmy uwagę. Chodźcie więc, a będziemy się krawować, mówi Pan, choć wasze grzechy będą jak szkarłat i jak śnieg zbieleją, choć będą czerwone jak purpura, staną się białe jak wełna. A po drugie, czerwony kolor jest symbolem krwi. I tutaj na przykład w drugiej Księdze Królewskiej, w 3 rozdziale czytamy, że gdy Moabici wstali nazajutrz rano, i słońce wzeszło nad wodą, ujrzeli z dala, że woda czerwieniła się jak krew. Więc jest to okres prześladowania, tak jak było za czasów Smyrny, prawda? Mówiliśmy sobie o tym, że byli ludzie, którzy też okazywali się zdrajcami, którzy wydawali swoich braci po to tylko, żeby zachować życie, żeby się czegoś dorobić. Natomiast był to też okres, w którym chrześcijanie masowo byli mordowani, ale nie wypierali się swojej wiary. Woleli raczej umrzeć, niż wzgardzić biblijnymi naukami, niż odrzucić swojego Pana. Miecz, który jeździec trzyma w ręce, jest powiedziane, że to jest długi miecz, zakrwawiony miecz. I mówiliśmy sobie już o tym, że na przykład Jezus ma miecz oposieczny w ustach, prawda? W liście do Hebrajczyków jest wyjaśniona, że miecz jest symbolem Słowa Bożego, ale mówiliśmy sobie również o tym, że jest symbolem władzy. I na przykład w liście do Rzymian, w 13 rozdziale, w wersecie 4, tam apostoł Paweł pisze o tym właśnie, że władza nie na darmo miecz nosi. Więc masz być posłuszny władzy. Miecz był atrybutem właśnie władzy. I tutaj to jest też aluzja do tego. Więc będzie taki czas, w którym władza będzie działała przeciwko Kościołowi i będzie mordować świętych Najwyższego. I dokładnie tak się stało. Rzymianie tak robili, prawda? Prześladowali Boży Kościół, Boży lud. Najbardziej ze czasów Dioklecjana, o czym już mówiliśmy. Gdzie morze krwi zostało przelane. Z ludzi robiono żywe pochodnie. Palono ich na stosach, rzucano zwierzętom dzikim na pożarcie. Niektórych na siłę czyniono gladiatorami, żeby walczyli z innymi ludźmi i się mordowali, albo z jakimiś dzikimi bestiami. A ludzie, którzy to oglądali, czerpali obłąkańczą radość z oglądania rozlewu krwi. Żeby coś takiego robić, to trzeba być naprawdę opętany. Żeby czerpać radość, satysfakcję z przelewu krwi. Ja pamiętam, jak nie byłem jeszcze osobą nawróconą, to taka drobna dygresja, i bardzo lubiłem oglądać horrory. W pewnym momencie doszedłem do takiego etapu w swoim życiu, gdzie naprawdę straszliwe horrory potrafiłem oglądać bez mrugnięcia powieką. A cienkie było. Za mało krwi, za mało tego. Wyobrażacie sobie, jak człowiek musi być spaczonego umysłu,
żeby dojść do takiego etapu w swoim życiu, że widok krwi, przemocy, brutalności nie robi na nim żadnego wrażenia? To jest po prostu coś niesamowitego. Ale ja dziękuję Panu Bogu za to, że On to zabrał. Tego typu filmy i tego typu zainteresowania, jeżeli ktoś przejawia, czy to właśnie w formie zainteresowania takimi brutalnymi grami, czy właśnie filmami, a już nie mówiąc o osobistym praktykowaniu takiej rzeczy, świadczy o tym, że taka osoba jest poddana mocą ciemności, bo to pochodzi od diabła. I tutaj właśnie czytamy o tym, że diabeł zaczął siec na prawo i na lewo, właśnie mordując świętych Najwyższego. Jest to przedstawione właśnie w tym symbolu, gdzie została jeźdźcowi dana władza, żeby mordował, żeby jedni mieszkańcy ziemi mordowali drugich. I tak się dokładnie stało. Posługiwał się Rzymem po to, żeby prześladować Boży Kościół. Ale potem następuje kolejny okres historii. Jest zdejmowana trzecia pieczęć. Tutaj czytamy dalej. A gdy zdjął trzecią pieczęć, usłyszałem, jak trzecia postać mówiła: chodź. I widziałem, a oto koń kary, ten zaś, kary, czyli czarny, ten zaś, który siedział na nim, miał wagę w swojej ręce. I usłyszałem jakby głos pośród czterech postaci mówił: miarka pszenicy za denara i trzy miarki jęczmienia za denara, a oliwy i wina nie tykaj. To jest ciekawe. W starożytnej Palestynie zboże, oliwa i wino były trzema głównymi produktami uzyskiwanymi z uprawy roli. Czyli można powiedzieć, były podstawowym pożywieniem, takim najbardziej pospolitym. Natomiast denar był całodzienną stawką za wykonaną pracę. Trzeba było się naprawdę bardzo narobić, żeby zarobić denar. Jest nawet taka przypowieść, którą Pan Jezus kiedyś opowiedział o robotnikach, których zawołał do winnicy i ugadał się z nimi, że zapłaci im denara. I robili przez cały dzień w pocie czoła, ale Pan wychodził i wołał kolejnych, którzy przychodzili. Jedni przyszli w południe, inni przyszli tylko na godzinę. I kiedy przyszło do wypłaty, ci, którzy byli pierwsi, mieli nadzieję, że skoro harowali cały dzień, a tamci, co pracowali godzinę, dostali denara, to oni dostaną więcej. Przecież robili w pocie czoła, ale dostali też denara. I zaczęli szemrać. A on mówi: ale o co ci chodzi? Mówi do jednego: czyż ugadałaś się ze mną na denara? Bierz to swoje i idź sobie. Nie mogę robić sobie z tym, co mam, tego, co chcę. Ale powiedzcie szczerze, no bo oczywiście to jest obrazowe znaczenie tego. Chodziło o to, że Pan Jezus, bez względu na to, czy ktoś od początku przy Nim jest, czy nawet w ostatniej chwili się nawróci, każdego obdarzy zbawieniem. Ale czy nie, patrząc tak po ludzku, czy niesłusznie się burzyli? Dlaczego ci, którzy pracowali godzinę, dostają denara, a ci, którzy pracowali przez cały dzień, też dostają denara? Mogli się o to burzyć. Dlaczego? Dlatego, że trzeba było naprawdę się nacharować jak pies, żeby zarobić taką kwotę. I czemu tak to podkreślam? Dlatego, że tutaj jest powiedziane, że miarka pszenicy jest za denara i trzy miarki jęczmienia za denara. Za jeden denar można było wyżywić kilkuosobową rodzinę. Wyobrażacie to sobie? Natomiast tutaj racje głodowe można powiedzieć, bo miarka pszenicy to jest porcja na jedną osobę. I to jeszcze taka skąpa. Nie jesteś w stanie się tym najeść, tylko tak po prostu oszukać głód. I za coś, co tak naprawdę cię nie syci, musisz zapłacić dorobek, który zdobyłeś bardzo ciężką pracą w danym dniu. Czyli wartość tego, co zyskujesz, co kupujesz za to, jest niewspółmierna do tego, co płacisz. I tutaj jest powiedziane, że miarka pszenicy
była za denara i 3 miarki jęczmienia też za denara. Pszenica to było podstawowe takie zboże, z którego ludzie korzystali, żeby wypiekać chleb. Natomiast jęczmień był uważany za najgorszy rodzaj zboża, który dawano zwierzętom i niewolnikom. Więc widzimy, że podstawowy pokarm, nawet ten najgorszy, miał po prostu wartość wielokrotnie przewyższającą jego faktyczną cenę. I z Pisma Świętego dowiadujemy się, że ziarno, zboże jest symbolem czego? Słowa Bożego. Pan Jezus użył tego porównania, kiedy opowiadał przypowieść o siewcy. Że siewca wyszedł, żeby siać. Jedno padło między ptaki, drugie na ciernie, trzecie na skałę, czwarte na ziemię żyzną. I potem, kiedy wyjaśnia to uczniom, mówi: ziarnem jest Słowo Boże. Więc skoro czytamy tutaj o tym, że ziarno będzie za denara, to znaczy, że ludziom będzie bardzo skąpo wydzielane Słowo Boże. Że będą otrzymywani głodowe dawki Słowa Bożego. I Pismo Święte mówi o tym, będziemy czytać fragmenty, które o tym mówią, że nadejdzie taki czas, kiedy ludzie będą łaknąć Słowa Bożego, a nie będzie im dane. Natomiast widzimy też, że że ten koń jest barwy przeciwnej do jeźdźca pierwszego. Czerń jest przeciwieństwem bieli, prawda? Tak jak biały jeździec był symbolem czystości, doskonałości, nieskazitelności, triumfu prawdy, tutaj nagle pojawia się koń czarny, który stoi w całkowitej opozycji do tego, co symbolizował pierwszy jeździec. I tutaj jest też wspomniane oliwa i wino. Jest powiedziane, że chociaż miara pszenicy będzie za denara i 3 miary jęczmienia za denara, oliwy i wina masz nie ruszać. Czego symbolem jest oliwa i wino? Bardzo często pojawia się w Piśmie Świętym. Oliwa jest symbolem czego? Mówiliśmy już o tym. Ducha Świętego. Natomiast wino jest symbolem czego? Przelanej krwi Jezusa Chrystusa. Więc chociaż był atak na Słowo Boże, był atak na prawdę Bożą, Kościół Boży stracił swój blask, pokrył się czernią, to jednak te podstawowe prawdy, jak działanie Ducha Świętego, jako pośrednika, jako nauczyciela i ofiara Jezusa Chrystusa miały być czymś niezmiennym, czymś, co dodaje siły ludowi Bożemu do walki, do przeciwstawienia się trudnościom. I teraz tutaj zwróćmy uwagę, jak Pismo Święte wyjaśnia też te symbole. Dlaczego ten koń jest czarny? Czemu akurat taka barwa? Co to oznacza? W Ewangelii Łukasza w 1 rozdziale czytamy: przez wielkie zmiłowanie Boga naszego, dzięki któremu nawiedzi nas światłość z wysokości, by objawić się tym, którzy są w ciemności i siedzą w mrokach śmierci, aby skierować nasze drogi na drogę pokoju. Jest to fragment proroctwa mesjanistycznego, zapowiadający nadejście Jezusa Chrystusa, który jest prawdziwą światłością świata. O tym mówi apostoł Jan w 1 rozdziale swojej Ewangelii, że prawdziwa światłość, która oświeca każdego człowieka, przyszła na świat. Natomiast ci, którzy są w ciemności i w mrokach śmierci, to są jacy ludzie? Ludzie, którzy żyją w grzechu, którzy umarli duchowo, którzy żyją z dala od Boga. To jest symbol ciemności. W liście do Efezjan też jest powiedziane: nie miejcie nic wspólnego z bezowocnymi uczynkami ciemności, ale je raczej karćcie. Więc są to niewłaściwe czyny, odwrócenie się od prawa Bożego, słuchanie człowieka, postawienie standardów
ludzkich ponad standardami bożymi. Jeżeli coś takiego się dokonuje, to jesteśmy w ciemności. Pan Jezus też na przykład mówił w 9 rozdziale Ewangelii Jana, tam gdzie jest opisana historia ślepo-narodzonego, gdy on już był uzdrowiony i gdy spotkał się właśnie z Jezusem, Jezus mówi, wierzysz w Syna Człowieczego? A on mówi, kto to jest, że mam w Niego uwierzyć? On mówi, to ja, ten, który z Tobą rozmawia. I wtedy Jezus mówi takie coś. Przyszedłem na ten świat, aby ci, którzy nie widzą, przejrzeli. I aby ci, którzy twierdzą, że widzą, stali się ślepymi. I faryzeusze, którzy tego słuchali, mówią, to my jesteśmy niby ślepi? A Jezus im mówi, nie. Gdybyście byli ślepi, nie mielibyście grzechu. Ale ponieważ mówicie, widzimy, dlatego pozostajecie w grzechu. Czyli Pan Jezus tutaj mówi, że jest coś takiego jak bycie w ciemności duchowej, jak ślepota duchowa, jak takie samozwiedzenie. Ktoś twierdzi, ja widzę, ja jestem osobą widzącą, ja jestem chrześcijaninem, a w rzeczywistości tkwi w ciemności, chodzi po omacku, tkwi w diabelskich naukach. To jest dokładnie to, co było powiedziane o tym. Masz imię, że żyjesz, a jesteś jaki? Martwy. I tutaj dalej jest powiedziane w liście do Efezjan, co oznacza ciemność. Gdyż bój toczymy nie z krwią i z ciałem, lecz z nadziemskimi władzami, z władcami, ze zwierzchnościami tego świata ciemności, ze złymi duchami w okręgach niebieskich. Więc ciemność jest też symbolem demonów, diabła. Kościół zaczął być poddany szatanowi, dlatego stracił blask, stracił swoją biel. Zaczął się wkradać grzech, dlatego koń stał się barwy czerwonej. To nie tylko była barwa krwi, tak, prześladowań, ale też pewnego rodzaju kompromisu zaczął się wkradać tak pomalutku. Tutaj natomiast widzimy, że Kościół już chodzi w ciemności, odchodzi od Boga, zaczyna być prowadzony przez szatana, dlatego jest czarny. I co się z nim dzieje dalej? I łamana jest kolejna pieczęć i jest kolejny jeździec. A gdy zdjął czwartą pieczęć, usłyszałem głos czwartej postaci, która mówiła, chodź! I widziałem, a oto siwy koń, a temu, który na nim siedział, było na imię śmierć, a piekło, i tutaj od razu się zatrzymam, nie chodzi o piekło takie, jak się rozumie w ujęciu katolickim, to jest tendencyjne tłumaczenie tutaj. Tu występuje słowo Hades, które oznacza grób. Śmierć razem z grobem jest bardzo ze sobą powiązana. Skoro jest śmierć, to znaczy, że ludzie trafiają do grobów, umierają, tak? I tutaj właśnie występuje to słowo Hades. I śmierć i Hades, grób, szedł za nim. I dano im władzę nad czwartą częścią ziemi, by zabijali mieczem i głodem i morem i przez dzikie zwierzęta ziemi. Zwróćmy uwagę, że tutaj następuje coraz bardziej taka eskalacja tego zła i zakresu jego działania. W pierwszym przypadku zło nie miało nic do gadania, dlatego że tak jak czytaliśmy, Chrystus wyruszył jako zwycięzca, żeby znowu zwyciężać. Ten łuk i strzały były symbolem właśnie jego dominacji nad wrogami. Natomiast potem jest już jeździec z mieczem, który miał władzę wprowadzać wojny, niepokój, powodować, że jedni drugich zabijają. Następny morzą ludzi głodem, a ten ostatni co robi? Oprócz tego, co było wcześniej, czyli oprócz zadawania śmierci i głodzenia ludzi, może niszczyć przez mory, czyli choroby, przez dzikie zwierzęta ziemi. Władza niszczenia jest jeszcze większa niż dwóch poprzednich. Dlaczego? Bo odstępstwo jest coraz większe. Tutaj jest tak pięknie powiedziane, że ten koń był siwy. Natomiast jeżeli byśmy zobaczyli w języku greckim,
jaka jest barwa tego konia, to jest to jeszcze bardziej dobitnie powiedziane. Bo tam jest użyte słowo chloros. Chloros jest to trupio-blada barwa. Jest to barwa zwłok w momencie, w którym zaczynają już gnić i cuchnąć. Więc tak jak zombie, o których mówiliśmy wcześniej, tak? Gnijące, rozkładające się, takie zielonawo-blade ciało. Obrzydliwe. W taki sposób opisany jest jeździec i jego koń. Więc jest to kościół w stanie całkowitego rozkładu. Ktoś mógłby powiedzieć, że to jest niemożliwe, że gorzej niż ten czarny to nie może być. A jednak może być. Chrześcijaństwo całkowicie umarło. Dlaczego? Dlatego, że zostało wprowadzone pogaństwo. Mówiliśmy o tym wcześniej. Kiedy opisywaliśmy Tiatyrę na przykład. To jest odpowiednik właśnie tego okresu czasu. Całkowite odrzucenie nauki Bożej, przybranie płaszczyka chrześcijaństwa, a w rzeczywistości co? Służenie diabłu. Odrzucenie całkowicie prawdy Bożej. I teraz, jeżeli chodzi o głód w księdze Amosa, w 8 rozdziale, właśnie tak 11 i 12 czytamy, jaki to jest głód. Wspominałem o tym troszkę przy wcześniejszym koniu. Teraz właśnie czytamy ten fragment. Oto idą dni, mówi Wszechmocny Pan, że ześlę głód na ziemię. Nie głód chleba, ani pragnienie wody, lecz słuchania słów Pana i wlec się będą od morza do morza i tułać się z północy na wschód, szukając słowa Pana, lecz co? Nie znajdą. Dlaczego? Bo będzie przed nimi zakryty. Bo Biblia będzie zakazana. Bo ludzie nie będą mieli do niej dostępu. To już nawet nie będą skomperacje wydzielane ludowi. To będzie całkowite odcięcie ludzi od Słowa Bożego. Dlatego średniowiecze jest nazwane wiekami ciemnymi. Nie ze względu na to, że wtedy ludzie byli tępi, bo nie byli, ale ze względu na to, że były to wieki, w których ludzkość pogrążyła się w duchowej ciemności. Bo ci, którzy byli odpowiedzialni jako przewodnicy do tego, za to, żeby dostarczać ludowi właściwy duchowy pokarm, woleli schować przed nim Słowo Boże i wyciągać od nich pieniądze. Szczuć ich strachem, manipulować ich umysłami i przekazywać im fałszywy obraz Boga, mówiąc o tym, że Bóg jest sadystą, który smaży wszystkich w piekle. Że jeżeli chcesz być zbawiony, to musisz odpowiednio wkupić się w łaski Pana Boga. Musisz kupić odpust, zapłacić Panu Bogu. Musisz przebłagać Go za pomocą różnych pośredników. Musisz całkowicie sercem przylgnąć do Kościoła i tak dalej. Tego typu herezje zostały głoszone. I tak naprawdę Pan Bóg poszedł w odstawkę i ludzie bali się panicznie Boga. Nie chcieli mieć z Nim nic wspólnego, a jeżeli już, to byli gotowi do najgorszych nawet poświęceń. Jak lizanie podłogi, chodzenie na klęczkach, jeżdżenie na jakieś pielgrzymki, wielbienie trupów, relikwii. I wiele innych tego typu nonsensownych rzeczy, żeby tylko mieć jakiś cień szansy na zbawienie. Oddawali całe swoje majątki. Niektórzy zamykali się w klasztorach, żeby w ten sposób zasłużyć sobie na zbawienie. Powstał wtedy między innymi ascetyzm. Ludzie się katowali na śmierć. Wymyślali różne bezsensowne praktyki, żeby tylko poskromić swoją cielesność i pokazać, że są godni nieba. A diabeł patrzył na to wszystko i jego słudzy śmiali się z głupoty człowieka. Straszne. Po prostu straszne. Ludzie byli zagłodzeni na śmierć. A potem Chrystus zdejmuje piątą pieczęć. I co się dzieje?
A gdy zdjął piątą pieczęć, widziałem poniżej ołtarza dusze zabitych dla Słowa Bożego i dla świadectwa, które złożyli. I wołały donośnym głosem: kiedyż, Panie, święty i prawdziwy, rozpoczniesz sąd i pomścisz krew naszą na mieszkańcach ziemi? I dano każdemu z nich białą szatę. I powiedziano im, aby jeszcze odpoczęli przez krótki czas, aż się dopełni liczba współsług i braci ich, którzy mieli podobnie jak oni ponieść śmierć. Smutny obraz, dosyć taki niezwykły. Dusze dopominają się, aby zadośćuczynić za krzywdę, która była im udziałem. I ktoś może powiedzieć, proszę bardzo, tutaj jest wyraźnie powiedziane, że istnieje dusza nieśmiertelna. Te dusze muszą być prawdopodobnie w czyśćcu tutaj, bo piekło to nie jest, w niebie też nie są. Skoro mówią, kiedy będziemy pomszczeni, to musi być czyściec, bo jeszcze nie mogą wejść do nieba, bo jeszcze czegoś tam brakuje. Czy o to tutaj chodzi? Co Pismo Święte mówi? Kilka fragmentów sobie przytoczymy, na przykład z Dziejów Apostolskich. W 7 rozdziale, w wersecie 14 jest powiedziane, że... To tutaj się pomyliłem, to nie są Dzieje Apostolskie, tylko pierwsza Księga Mojżeszowa. Przepraszam bardzo. Chociaż nie, bo w Dziejach Apostolskich w 7 rozdziale Szczepan przytacza tą historię, więc jest okej. Przepraszam, drobna konsternacja. Józef zaś wyprawił posłów i sprowadził ojca swojego Jakuba, całą rodzinę liczącą 75 dusz. Więc moja uwaga tutaj, moje pytanie brzmi, duszki sprowadził? Przeźroczyste ludziki, które się tam gdzieś unosiły w przestworzach, no sprowadził całą swoją rodzinę, tak jak jest tutaj powiedziane, 75 dusz, czyli osób. W Dziejach Apostolskich, w 2 rozdziale, w wersacie 41 czytamy: ci więc, którzy przyjęli Słowo Jego, zostali ochrzczeni i pozyskanych zostało owego dnia około 3000 dusz. Znowu. Duszki pozyskali? Ludzi pozyskali. Albo na przykład mówi się często duszpasterz, prawda? O osobach, które pełnią funkcję duchownego czy pastora. To co? Kim się opiekuje pastor? Duszami? Czy ludźmi? A jednak to nazewnictwo jest obecne. Więc w Piśmie Świętym jest powiedziane też o duszach, czyli o tych, którzy zostali zamordowani dla sprawy Bożej i domagają się sądu. W jaki sposób mogą się domagać? Jest taki fragment w Piśmie Świętym, gdzie Bóg też tak metaforycznie mówi. Kiedy Kain zabił Abla, Pan Bóg potem przychodzi do niego i pyta się Kaina, tak jakby nie wiedział, a chciał po prostu dać okazję do tego, żeby Kain się przyznał, żeby się skruszył. Mówi, słuchaj, a gdzie jest twój brat Abel? On mówi, nie wiem, co to ja jestem stróżem mojego brata? Tak jakby chciał powiedzieć, co to jest jego niańka? Jest dorosły, niech się sam pilnuje. I co Pan Bóg mu wtedy powiedział, pamiętamy? Co uczyniłeś? Krew twego brata woła do mnie z ziemi. I co, ta krew wołała? Stanęła sobie ta krew, jakiś ludzik się z tego zrobił. Hej, Panie Boże! No wiadomo, że nie. To jest w sensie metaforycznym. Więc dusze, które wołają pod ołtarzem, a ołtarz jest symbolem czego? Ofiary. Na ołtarzu były składane ofiary. I pod ołtarzem wylewana była krew. Więc tutaj znowu jest nawiązanie do starotestamentowej świątyni. I te dusze wołają, Panie, kiedy nas pomścisz? Krew męczenników chrystusowych woła do Boga, domaga się pomsty. I ta pomsta przyjdzie. Będziemy o tym mówić. To pytanie znajdzie swoją odpowiedź. I kolejny fragment, kolejna pieczęć. I widziałem, gdy zdjął szóstą pieczęć, że powstało trzęsienie ziemi,
i słońce pociemniało jak czarny wór, a cały księżyc poczerwieniał jak krew i gwiazdy niebieskie spadły na ziemię, podobnie jak drzewo figowe zrzuca figi swoje, gdy wiatr gwałtowny nim potrząśnie i niebo znikło jak niknie zwój, który się zwija, a wszystkie góry i wyspy zostały ruszone ze swoich miejsc. Więc będą znaki na słońcu, księżycu, gwiazdach, w przyrodzie, w kosmosie, które będą świadczyły o czym? Że przyjście Chrystusa się zbliża. Jezus mówił o tym, chociażby w 24 rozdziale Ewangelii Mateusza, że będą konkretne znaki, które będą zwiastować przybliżanie się okresu przyjścia Pana Jezusa. To będą znaki, które będą miały wyczulić nas na to, że ten czas jest coraz bliżej. I jednym ze znaków, które Jezus wymienia tam, to są znaki właśnie związane z żywiołami i z kosmosem. Co się tam będzie działo, że będzie zachwiała równowaga. I co się wtedy stanie? I wtedy wszyscy królowie ziemi i możnowładcy, i wodzowie, i bogacze, i mocarze, i wszyscy niewolnicy i wolni ukryli się w jaskiniach, w skałach górskich i mówili do gór i do skał: padnijcie na nas i zakryjcie nas przed obliczem tego, który siedzi na tronie i przed gniewem baranka, albowiem nastał wielki dzień gniewu. I któż się może ostać? Niesamowite to jest, że będą ludzie, którzy w czasie, gdy Chrystus będzie przychodził, będą sobie raczej życzyć śmierci niż spotkania z Nim. To jest niesamowite. Chrystus jako baranek, bo oni Go tu nazywają barankiem, jako ten, który jest pozytywnie nastawiony, łagodny, jako ten, który umarł za całą ludzkość, będzie postrzegany jako jakaś bestia po prostu i będą uciekać przed nim. Mówią: nie, nie, my nie chcemy się z nim spotkać. Wyobrażacie sobie w ogóle taką sytuację, jakby tutaj teraz Jaśkową Doliną przechodził sobie malutki baranek i ludzie na ulicy zaczynają uciekać, wchodzić na drzewa, schować się po kanałach, mówią: ratunku, baranek idzie! To byśmy patrzyli na nich jak na jakichś nienormalnych, prawda? Ale zobaczcie, jaki to jest smutny obraz, jak można mieć wypaczony obraz, wypaczone pojęcie tego, kim jest Jezus Chrystus. On przychodzi jako Mesjasz, On przychodzi jako Król, On przychodzi jako Odkupiciel, a ludzie, którzy powinni Mu się kłaniać w pas i wielbić Go za ofiarę, którą dokonał, wolą raczej umrzeć, niż mieć jakąkolwiek styczność z Nim. To jest po prostu masakra. Ale to tylko pokazuje, jak bardzo grzech jest w stanie oddzielić człowieka od Boga. Że zamiast lgnąć do Boga, ucieka od Niego. Adam i Ewa tego doświadczyli też krótko po upadku. Wcześniej potrafili z Bogiem obcować twarzą w twarz, a gdy tylko zgrzeszyli, schowali się zaraz, gdy tylko usłyszeli szelest Pana Boga przechadzającego się po ogrodzie. Coś, co wcześniej nie występowało. Jednak dobrą wiadomością jest to, że Jezus Chrystus poprzez swoją ofiarę usunął barierę pomiędzy nami a Bogiem. Tego muru nieprzyjaźni, jak to Pismo Święte nazywa, już nie ma. I każdy może z ufnością przystąpić do tronu łaski, żeby znaleźć miłosierdzie i pomoc w stosownej porze. Niesamowite. Nadejdzie taki czas, kiedy Bóg odpowie na wołanie swojego ludu. Kiedy to pytanie, które dusze zadają: Panie, jak długo jeszcze będziesz zwlekał z przeprowadzaniem sądu? Jak długo nasza krew jeszcze nie będzie pomszczona? Znajdzie swoje wypełnienie. Zanim jednak to nastąpi i zanim zostanie zerwana siódma pieczęć, nastąpi pewien przerywnik w siódmym rozdziale Księgi Objawienia, gdzie będą ukazani ci, którym dane było przetrwać wielki ucisk. Jest to specjalny lud, specjalna jednostka, zwana 144 tysiącami. Kim oni są?
skąd przychodzą, jaka ich jest rola do odegrania w końcowej fazie wielkiego boju. O tym będziemy mówili sobie na następnym wykładzie, na który serdecznie Was wszystkich zapraszam. A teraz, według naszego zwyczaju, pozwólcie, że pomodlimy się na koniec. Panie Boże, chcemy bardzo podziękować Tobie za to, że kolejny wykład z Księgi Objawienia mógł się odbyć w naszym zborze. Dziękujemy Panie za to, że możemy badać i analizować te treści nie tylko we własnym gronie, ale że możemy też dzielić się, Panie, z osobami zainteresowanymi poprzez internet, Panie, tymi wspaniałymi treściami z Księgi Objawienia. Bardzo prosimy, aby każda z osób, która czy to wirtualnie, czy osobiście uczestniczy w tych wykładach, mogła poprzez uzyskanie głębszego zrozumienia tych treści przylgnąć jeszcze bardziej do Ciebie, rozmiłować się w Twoim Słowie, poznać Ciebie, zapragnąć zawrzeć przymierze z Tobą, Panie, póki jest jeszcze czas, póki jest jeszcze szansa, aby nie być wśród tych, którzy będą wołać do gór i do skał, padnijcie na nas i zakryjcie nas, ale żeby być raczej wśród tych, o których będziemy mówili na następnym wykładzie. Być częścią 144 tysięcy, którzy nie ugięli swojego karku, nie poszli na kompromis, nie dali się zwieść, ale wytrwali do końca. O to prosimy Ciebie, Boże, z całego serca, w imieniu Pana Jezusa. Amen.